Ale dużo samochodów na stoliku kawowym. Wiecie co? Wymyśliłam, że będę musiała iść do garażu, wziąć takie miętowe, duże plastikowe pudełko i wszystkie te malutkie samochodziki będę trzymała właśnie. Co tam robisz? Pokaż, co to jest. I wszystkie te malutkie samochody Leosia wrzuciłem po prostu do takiego dużego, dużego plastikowego pudła. Co tam rozrabiasz? A, ty mnie jeździłeś. Jeszcze co masz w rączce? Jakiś kolczyk znalazłeś. Ja Teraz cię. taka malutka No, malutka piłeczka. Jedziemy zaraz, słuchajcie, na chwilę do sklepu, do Rossmana. Chcę wskoczyć do Pepco, a potem polecimy sobie na spacer do lasu. Przejdziemy się trochę po lesie, o ile nie będzie padać, bo pogoda jest dzisiaj typowo jesienna. Gdzie tego kolczyka wsadziłeś do samochodu? samochodu. A, super. Kolczyk w samochodzie lubi być. Okej. Hej. Hej, hej. O, nie mogę pomachać. Widzisz, pierwszy raz mamy cię, bo zazwyczaj to jest Krzyśka znak rozpoznawczy. Jak smakowo specjalnie dla ciebie dzisiaj przyrządzony chleb w jajku? Pyszne. Pyszne smaki było? mojego dzieciństwa. No, Pyszne. Krzysztof dzisiaj miał ochotę na chleb w jajku. To co, kochana żona? Zrobiła. Dziękuję. No, także zbieramy się, kochani, nie ma za co. Jeszcze może, tak jak mówiłam, uda nam się wyskoczyć, trochę pochodzić po lesie, poszukać jesieni. Pewnie. A w lesie już zaczyna być widać jesień. Patrzcie, jak dużo wszędzie żółtych liści. Zobaczcie. Pięknie pachnie. No dobra, tutaj jestem ja, jeszcze wam się dzisiaj nie pokazywałam i muszę wam powiedzieć, że jak wcześniej jak wychodziliśmy z domu, to była taka beznadziejna pogoda, a teraz wychodzi słoneczko i jakoś tak nawet temperatura jakby poszła do góry, także jest fajnie, przyjemnie, spacerujemy i zaraz wracamy do domu, ponieważ dzisiaj mąż, dzisiaj spełniam zachcianki męża, dzisiaj Krzysiek ma ochotę na żurek, ja w sumie też, także dla nas będzie żurek. Jako, że Leoś za żurkiem nie przepada, to mam dzisiaj misję. Dobra, to rób ślady. To mam dzisiaj misję dla mnie i dla Krzyśka żurek, natomiast dla Leosia będę robiła, o tata, chodzi, dla Leosia będę robiła pomidorową, bo pomidorowa to jest numer jeden na liście Leosia zup, na drugim miejscu rosół. No my spacerujemy, a tata w głąb lasu szukać grzybów. Tyle grzybów ostatnio zebraliśmy, że o matko, i na suszenie, i na marynowanie, i na tuszenie grzybów, i była zupa grzybowa, także temu ciągle mało. Okej, okay, Leoś zażyczył sobie, że chce już wracać do samochodu, także kończymy nasz spacer, idziemy sobie do samochodu i tak jak mówię, ja do garów, słuchajcie, a byliśmy w ogóle w Pepco, nic kompletnie nie było, byłam też w Rossmanie, bo musiałam dokupić Leosiowi, bo pani w przedszkolu prosiła pojemniczek, takie są teraz wymogi, pojemniczek na pudełeczko, po prostu na szczoteczkę do zębów, także udało mi się kupić, jeden kolor był tylko taki zielony, seledynowy, także wzięłam w Pepco, kompletnie nic nie było, zaszłam jeszcze na chwilę do Biedronki, wiecie, po mleko, wodę mineralną, jakieś tam jogurty małemu i tyle, także dzisiaj nic specjalnego, nic odkrywczego i tak jak mówiłam wam w ostatnim vlogu, może dzisiaj wyjmę troszkę jesiennych ozdób już, bo naprawdę nie mogę się już doczekać. W sumie jesień ja lubię, niektórzy narzekają, że jesienna handra, a ja lubię, lubię ciepłe swetry, lubię sok malinowy, chciałam powiedzieć, herbatę z sokiem malinowym, kocyk, wiecie, zapach świec, uwielbiam. I jeszcze gdyby ktoś mi zaserwował dzisiaj pumpkin spice latte ze Starbunia, to w ogóle byłabym przeszczęśliwa. Podczas gotowania wspomagam się herbatką, jagoda i wanilia, tą z Green Hills z Biedry. Zapach ma naprawdę super, także gotuję zupki i zabieram się za herbatkę. Kochani, miałam w końcu już robić ten wieczór włoski i jakoś cały czas nie możemy się z tym wszystkim ogarnąć.
pokazywałam Wam na Boogie Silver, że przywiozłam prawdziwy sardyński makaron i prawdziwy sardyński sos. Także miało być tradycyjnie, mama miała pić winko, my mieliśmy robić sobie ten włoski sardyński wieczór, no ale nie wiem, chyba jeszcze musimy z tym poczekać, słuchajcie, bo jakoś tak nie po drodze nam, ale będzie, na pewno będzie, obejrzymy nasze vlogi jeszcze raz. Tak jak mówię, chłopcy coś wypiją, mama wypije wino, a ja zrobię pyszną pastę. A teraz popatrzcie na najsłodszego mopsa na całej planecie. No dobra, zaraz po nim jest Mania i słuchajcie, jeszcze Ewy kosmetyczny koktajl Baziu po prostu też rozwala mnie na łopatki. I jeżeli będziecie pytać, czy mopsy są cudowne, o tak. A jeżeli będziecie pytać, czy chihuahuy są cudowne, też są wspaniałe. Także to nasze dwie wspaniałe ślicznotki. Dobranoc! Śpioszki! Kanapowce! Chciałabym Wam pokazać moją ulubioną poduszkę. Ona jest akurat z Homely, to jest ta poduszka supełkowa i zawsze, zazwyczaj składam tutaj filmy, siedzę sobie, wiecie, tutaj przy oknie, niedaleko tarasu, balkonu i zawsze, słuchajcie, siedzę i przytulam się do tej poduchy. Ona jest po prostu rewelacyjna, uwielbiam te supełkowe poduszki, sprawdzają się u mnie świetnie. Okej, kochani, Leoś właśnie zasnął. Tyle dzisiaj miał frajdy, po prostu przy kąpieli, że głowa mała. Wyrobiłam się ze wszystkim, zrobiłam pomidorową, zrobiłam żurek i muszę Wam powiedzieć, że tak się Leoś zajadał. Ja nie wiem, ale on tak uwielbia zupę pomidorową i wiecie, jak my nazywamy zupę pomidorową? Diabolo pomidorro. Jak ja mu mówię, że będzie diabolo pomidorro, to... Tak się cieszę, że łohoho. No i powiem Wam, że jakoś tak trochę opadłam z sił. Taki mój nastrój jest, wiecie, więc lecę szybciutko się wykąpać, przebiorę się w piżamę, zrobię sobie kolejną herbatkę. Pali się już przepiękna jesienna świeczka u nas, także jest bardzo, bardzo przyjemnie. I zobaczcie, cały dzień w tej bluzce, to po prostu nie jestem ja. Ja jestem osobą, która zawsze ma tak zwane ubrania po domu, a tutaj proszę bardzo, cały dzień śmigam w tej bluzce. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to, że właśnie dzisiaj miałam wyjąć te wszystkie, wiecie, ozdoby jesienne, ale już nie chce mi się. Także zrobię to na pewno jutro. I też Wam mówiłam dzisiaj, że będę chciała wyjąć z garażu to błękitne pudełko i wrzucić tam wszystkie takie plastikowe rzeczy Leosia, może wszystkie jego samochodziki. Zobaczymy. Przepraszam, zabrakło mi tchu. Także to jutro. Jutro siedzimy cały dzień w domu. Jutro po prostu mamy taki lazy day, taką lazy niedzielkę. Nigdzie nie wychodzimy. Może pójdziemy z Leosiem tylko tutaj na spacer, albo pobiegamy, pochodzimy trochę po ogrodzie. Ale tak jak mówię, jutro siedzimy w domu, mam pomidorową, mam żurek na jutro. Może na śniadanie zrobię jakieś pankejki z banankiem, z syropkiem klonowym, bo z Leosiem bardzo lubimy. Także co? Chyba będę się żegnać. Chyba to na tyle w dzisiejszym vlogu. Zobaczymy się już jutro, tak jak mówię. I wiecie co, tak teraz się zastanawiam, że ja chyba nie mam aż tak dużo jesiennych ozdób. Więcej mam tych wianuszków świątecznych. Na pewno mam takie światełka. Przywiozłam sobie jeszcze z Londynu. Na pewno mam duszka, wiecie, bo Halloween też wielkimi krokami się już zbliża. Także to jutro. A dziś już z Wami żegnam, lecę szybciutko się wykąpać, ciepła piżamka, świeczka i moja ulubiona herbata. Także to by było na tyle, ściskam Was serdecznie, buziaczki, pa!